postaci ICT, ale również uczą się wzajemnie od siebie i taki pomysł, aby ten projekt realizować na terenie powiatu chojnickiego powstał i dzisiaj go realizujemy. Jesteśmy właściwie na początku tej drogi. Projekt zakończy się w przyszłym roku, czyli w 2018. Miejmy nadzieję, że efekty, które powstaną, będą długofalowe, nie tylko zakończą się po realizacji tego projektu. Brałam udział w zajęciach z matematyki i z języka angielskiego. Dzięki tym zajęciom zintegrowałam się z innymi uczniami, a także poznałam metody na zrozumienie trudnych dla mnie zagadnień i miałam okazję skorzystać z pomocy nauczyciela, który mi je wytłumaczył. W przyszłym roku szkolnym planuję zapisać się na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, aby lepiej zaplanować swoją przyszłość. Korzystałam z zajęć dodatkowych z chemii i doradztwa edukacyjno-zawodowego. W czasie tych zajęć zintegrowałam się ze swoim koleżeństwem, rozwinęłam swoją wiedzę i zainteresowania. W przyszłym roku mam zamiar również skorzystać z tych zajęć, jak i również z zajęć języka angielskiego, ponieważ chcę poszerzyć swoją wiedzę na temat języków obcych. W ramach Szkoły Przyszłości prowadzone są zajęcia przeze mnie z fizyki, które dzielą się na zajęcia teoretyczne lub też inaczej wykładowe oraz ćwiczenia na zajęcia laboratoryjne. W trakcie tych zajęć uczniowie wykonują ciekawe eksperymenty i doświadczenia fizyczne, na podstawie których są w stanie zbudować później już dosyć głęboką analizę doświadczeń oraz przygotować do kolejnych elementów na zajęciach teoretycznych. Dodatkowo prowadzę też zajęcia z astronomii dla uczniów klas pierwszych i drugich, gdzie zgłębiamy różne najnowsze odkrycia związane z astronomią. W ramach zajęć prowadzonych z projektu Szkoła Przyszłości co tydzień w naszej szkole odbywa się wiele różnych ciekawych zajęć z różnych dziedzin. Ja osobiście biorę udział w zajęciach z fizyki, astronomii oraz matematyki. Zajęcia te pozwalają mi rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania, oraz w sytuacji, kiedy nie jestem czegoś do końca pewny lub też nie rozumiem, mam okazję dopytać się nauczyciela o jakieś konkretne zagadnienie. Pozwala to lepiej zrozumieć przyswojony wcześniej na lekcji materiał lub też zagadnienia dodatkowe wprowadzone na zajęciach dodatkowych. Prawie 400 lat tradycji szkoły uzupełnia dzisiaj nowy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej Szkoła Przyszłości. Jak wyglądają zajęcia w naszej szkole, mogą Państwo przekonać się sami. Zapraszam. Mam na imię Iwona. W ramach projektu uczęszczam na zajęcia pozalekcyjne z matematyki i języka niemieckiego. Z matematyki, ponieważ jestem umysłem humanistycznym i chciałam pogłębić wiedzę z przedmiotów ścisłych. Uczęszczanie dodatkowe zajęcia z matematyki daje mi lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. Natomiast dodatkową wiedzę z języka niemieckiego wykorzystam w przyszłości. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z własnego potencjału oraz nie wszyscy mają odwagę podążać za swoimi marzeniami. Decyzje podejmowane w młodym wieku często determinują całe dalsze życie. Dlatego dobrze się stało, że realizuje się doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu chojnickiego. Podczas zajęć grupowych zostaje wykonany szereg testów zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych. Uczniowie odkrywają swoje wrodzone mocne strony oraz obszary rozwoju. Dowiadują się, jakim są typem osobowości. Zdiagnozowane zostają ich kluczowe kompetencje oraz wartości, które są dla nich ważne na obecnym etapie rozwoju. Z każdym uczniem zostają przeprowadzone konsultacje indywidualne, dzięki którym opracowany zostaje indywidualny plan edukacyjno-zawodowy. Uczniowie mogą wziąć udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych, m.in. z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języków obcych, a także w zajęciach laboratoryjnych oraz kołach zainteresowań. Jest to obiecujący projekt, do którego kolejna rekrutacja rozpocznie się we wrześniu bieżącego roku. Zapraszam młodych ludzi do udziału w przedsięwzięciu.